Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Lord Scourge podniósł kaptur płaszcza, schodząc z pokładu promu, by osłonić się przed podmuchami wiatru i uderzeniami deszczu. Burze były częstym zjawiskiem na Dromund Kaas. Ciemne chmury wiecznie przesłaniały słońce, odbierając pojęciom dzień i noc jakiekolwiek znaczenie. Jedynym naturalnym źródłem oświetlenia były częste rozbłyski piorunów rozdzierających niebo, ale u nas nad portu kosmicznego i pobliskiego miasta Kaas zapewniały aż nadto światła jak na jego potrzeby. Potężne burze elektryczne były materialnym przejawem otaczającej planetę potęgi ciemnej strony. Potęgi, która 1000 lat temu ponownie przywiodła tutaj Sithów, gdy ich przetrwanie wisiało na włosku. Po straszliwej porażce w wielkiej wojnie nadprzestrzennej spośród zdziesiątkowanych lordów Sithów wyłonił się imperator, który poprowadził swoich zwolenników na rozpaczliwy eksodus ku najodleglejszym zakątkom galaktyki. Uciekając przed armiami Republiki i nieubłagalną zemstą Jedi, Sithowie w końcu osiedlili się daleko poza granicami znanej swoim wrogom przestrzeni, na tym dawno zapomnianym, ojczystym świecie. Tam, bezpiecznie ukryci przed Republiką, Sithowie rozpoczęli odbudowę swojego imperium. Za przykładem imperatora, nieśmiertelnego i wszechpotężnego zbawcy, który nimi władał od 1000 lat, porzucili hedonistyczny styl życia swoich barbarzyńskich przodków. Stworzyli potem niemal idealne społeczeństwo, w którym prawie każdym aspektem życia codziennego kierowały imperialne siły zbrojne. Rolnicy, mechanicy, nauczyciele, kucharze, sprzątacze, wszyscy stali się częściami wielkiej machiny, trybikami wyszkolonymi, by wykonywać swoje zadania z maksymalną dyscypliną i wydajnością. W rezultacie Sithom udawało się podbijać i zniewalać planetę za planetą w niezbadanych regionach galaktyki, aż ich potęga i wpływy stały się porównywalne z tymi, jakimi dysponowali w swojej wspaniałej przeszłości. Kolejna błyskawica przecięła niebo, na moment oświetlając ogromną cytadelę, rzucającą cień na miasto Kaas. Zbudowana przez niewolników i oddanych zwolenników, cytadela była zarazem pałacem i fortecą, niezdobytym miejscem spotkań imperatora i 12 starannie dobranych lordów Sithów, tworzących jego mroczną radę. Dekadę temu, gdy Scourge po raz pierwszy przybył na Dromund Kaas, jeszcze jako młody uczeń poprzysiągł sobie, że pewnego dnia postawi stopę w dostępnych tylko wybranym korytarzach cytadeli. Nie dostąpił jednak tego przywileju ani razu przez te wszystkie lata, jakie szkolił się w Akademii Sithów na obrzeżach miasta Kaas. Był jednym z najlepszych uczniów, chwalonym przez nauczycieli za potęgę w mocy i fanatyczne oddanie tradycjom Sithów. Tylko że akolici nie mieli wstępu do cytadeli. Jej sekrety były zarezerwowane wyłącznie dla sług imperatora i mrocznej rady. Z wnętrza budynku niezaprzeczalnie emanowała mroczna potęga. Już jako akolita Scourge czuł tę czystą, trzaskającą energię każdego dnia. Korzystał z niej, skupiając umysł i ducha, by wypełniać nią swoje ciało i zyskać siłę, która by mu pomogła przetrwać brutalne sesje treningowe w Akademii. Teraz po niemal 2 latach nieobecności wrócił na Dromund Kaas. Stojąc na lądowisku, ponownie czuł ciemną stronę, przenikającą go aż do szpiku kości intensywnym żarem. Żar ten z nawiązką rekompensował dojmujący wiatr i lodowaty deszcz. Ale nie był już teraz zwykłym uczniem. Scourge powrócił do miejsca imperialnej potęgi jako pełnoprawny lord Sithów. Wiedział, że ten dzień w końcu nadejdzie. Po ukończeniu Akademii Sithów
miał nadzieję na przydział na Dromund Kaas. Tymczasem posłano go na obszary graniczne Imperium, by pomógł stłumić serię lokalnych powstań na świeżo podbitych planetach. Scourge podejrzewał, że była to swego rodzaju kara. Prawdopodobnie to jeden z instruktorów Akademii, zazdrosny o potencjał błyskotliwego ucznia, zarekomendował wysłanie go jak najdalej od stolicy Imperium. Wszystko po to, żeby spowolnić jego wspinaczkę na szczyty sitańskiego społeczeństwa. Niestety Scourge nie miał dowodów na poparcie tej teorii. Zresztą, nawet wygnany do niecywilizowanych sektorów na krańcach Imperium, potrafił wyrobić sobie reputację. Jego umiejętności szermiercze i niestrudzona pogoń za przywódcami rebelii zwróciły na niego uwagę kilku znaczących dowódców wojskowych. Teraz, 2 lata po opuszczeniu Akademii, powrócił na Dromund Kaas jako świeżo namaszczony Lord Sithów. Co najważniejsze, został wezwany na osobistą prośbę Darth Nerys, jednej z najdłużej służących imperatorowi i mrocznych radnych. Lordzie Scourge, niewysoka postać podbiegła do niego, przekrzykując szum wiatru. Jestem Sehel. Witamy na Dromund Kaas. Witamy z powrotem, poprawił Scourge, patrząc na mężczyznę, który opadł na jedno kolano i pochylił głowę w geście szacunku. Nie jestem na tej planecie po raz pierwszy. Kaptur Sehela, podniesiony dla osłony przed deszczem, skrywał jego twarz. Scourge jednak zauważył czerwoną skórę i obwisłe wyrostki policzkowe. Cechy czystej krwi Sitha, takiego jak on sam. Tyle, że Scourge był wysoki i szeroki w ramionach, a ten mężczyzna drobny i chudy. Sięgnąwszy ku niemu mentalnie, Scourge poczuł niezwykle słabe połączenie z mocą i skrzywił się z obrzydzeniem. W odróżnieniu od ludzi stanowiącą większą część populacji Imperium, każdy prawdziwy przedstawiciel gatunku Sith był w jakimś stopniu pobłogosławiony potęgą mocy. To oznaczało, że byli elitą, wyniesioną ponad niższe kasty imperialnego społeczeństwa i stanowiło zaciekle strzeżone dziedzictwo. Noworodek czystej krwi, całkowicie pozbawiony kontaktu z mocą, był czymś niedopuszczalnym. Zasadniczo taka istota nie miała prawa żyć. Podczas nauki w Akademii Lord Scourge spotkał garstkę Sithów, których potęga w mocy była zauważalnie słaba. Utrudnienia, jakie niosła za sobą ta ujemność, rekompensowały im wpływy wysoko postawionych rodzin. Dzieci, nim znajdowali zajęcie jako niskiego szczebla doradcy albo administratorzy w akademii, gdzie ich słabość w mocy nie rzucała się tak w oczy. Od przypisania do niższej kasty chroniła ich tylko krew gatunku Sith, ale zdaniem Scourge'a byli ledwo nieznacznie lepsi od niewolników, chociaż musiał przyznać, że co bardziej kompetentni mogli być pożyteczni. Nigdy jednak nie spotkał kogoś swojego gatunku, kto byłby tak minimalnie zestrojony z mocą, jak ten mężczyzna, kulący się mu na powitanie. Sam fakt, że Darth Nerys wysłała na powitanie takiej osoby jak on, kogoś tak plugawego i niegodnego, był niepokojący. Oczekiwał większego i bardziej znamienitego komitetu powitalnego. Wstawaj, warknął Scourge, nie siląc się na ukrywanie obrzydzenia. W imieniu Darth Nerys przepraszam, że nie mogła przybyć osobiście, powiedział Sehel i zerwał się szybko na równe nogi. Ostatnio było kilka zamachów na jej życie, więc opuszcza swój pałac tylko w niezwykle rzadkich przypadkach. Jestem w pełni świadom tej sytuacji, odparł Scourge. Tak, mój panie, wyjąkał Sith. Naturalnie. Dlatego przecież przybyłeś. Wybacz moją głupotę. Zapowiadający nasilenie się burzy grzmot prawie zagłuszył przeprosiny Sahela.
Monotonne krople deszczu zmieniły się w ścianę wody. Czy twoja pani poleciła ci trzymać mnie w tej ulewie aż utonę? Burknął Scorch. Wybacz, panie, proszę chodź za mną. Czeka na nas śmigacz, którym dostaniemy się do jej rezydencji. Niedaleko portu kosmicznego znajdowało się małe lądowisko. Roiło się na nim od lądujących i startujących taksówek, ulubionego środka transportu istot niższych rangą, które nie mogły sobie pozwolić na przemierzanie miasta własnymi śmigaczami. W tym ruchliwym porcie podstawę lądowiska otaczał gęsty tłum. Świeżo przybyli ustawiali się w kolejki, żeby wynająć kierowców. Poruszali się z karną precyzją, charakterystyczną dla imperialnego społeczeństwa. Naturalnie Lord Scourge nie musiał się ustawiać w kolejce, chociaż niektórzy w tłumie rzucali krzywe spojrzenia na torującego drogę Sehela. Szybko rozstępowali się na widok ogromnej postaci za jego plecami. Mimo że chroniący go przed deszczem kaptur zasłaniał twarz, to czarny płaszcz Scourge'a, jego nabijana kolcami zbroja, ciemnoczerwona skóra i miecz świetlny noszony u boku wyraźnie świadczyły o tym, kim był. Istoty z tłumu reagowały na jego obecność rozmaicie. Wiele z nich było niewolnikami lub kontraktowymi służącymi, wysłanymi tu w jakimś celu przez swoich panów. Ci roztropnie wbijali spojrzenia w ziemię, starannie unikając kontaktu wzrokowego. Zwerbowani, czyli zwykli obywatele powołani do obowiązkowej służby wojskowej, stawali na baczność, jak gdyby oczekując, że przechodzący Scourge dokona inspekcji wojsk. Ujarzmieni, kasta kupców, handlarzy, dygnitarzy i gości z planet, które jeszcze nie uzyskały w Imperium pełnych praw, gapili się z mieszaniną podziwu i strachu, szybko usuwając się z drogi. Wielu z nich kłaniało się na znak szacunku. Na swoich rodzinnych planetach mogli być bogaci i potężni, ale zdawali sobie sprawę, że nadromund kas są tylko o szczebel wyżej od służących i niewolników. Jedynym wyjątkiem była para ludzi, mężczyzna i kobieta. Zwrócili uwagę Scourge'a, bo stali u podnóża schodów prowadzących na lądowisko, nie zamierzając zejść mu z drogi. Nosili drogie ubrania, dopasowane czerwone spodnie i bluzy oblamowane bielą, którymi było wyraźnie widać lekkie pancerze. Z ramienia mężczyzny zwisał duży karabin szturmowy, a kobieta miała pistolet blasterowy na każdym biodrze. Jednak ta dwójka z całą pewnością nie należała do armii. Żadne z nich nie miało na ubraniu oficjalnego imperialnego symbolu ani oznaczenia rangi. Ujarzmieni najemnicy przybywający na dromund Kas nie byli niczym niezwykłym. Niektórzy szukali zarobku, wynajmując swoje usługi najhojniejszym oferentom. Inni przyjeżdżali, by udowodnić swoją przydatność dla imperium, w nadziei, że kiedyś otrzymają przywilej pełnego imperialnego obywatelstwa. Tylko że najemnicy zazwyczaj reagowali na widok kogoś rangi Scourge'a szacunkiem i pokorą. Zgodnie z prawem Lord Sithów mógł kazać ich uwięzić lub stracić, nawet za najdrobniejsze przewinienie. Sądząc po ich pełnym buty zachowaniu, ta para ludzi żyła w błogiej nieświadomości tego prawa. Reszta tłumu już dawno się rozproszyła, ale najemnicy nie zrobili nawet kroku. Patrząc wyzywająco na zbliżającego się Scourge'a, Lord Sithów zjeżył się wewnętrznie na ten jaskrawy brak szacunku. Sehel musiał to wyczuć, bo szybko ruszył przodem, by rozmówić się z najemnikami. Scourge nie zwolnił kroku, ale też nie starał się dogonić sługi. Deszcz i wiatr uniemożliwiały mu usłyszenie z tej odległości słów, ale widział, jak Sehel gwałtownie gestykuluje i macha rękami, a ludzie patrzą na niego zimno i pogardliwie. W końcu kobieta skinęła głową i oboje powoli usunęli się z drogi. Usatysfakcjonowany, Sehel odwrócił się i poczekał na Scourge'a. Przyjmij przeprosiny, mój panie, odezwał się, gdy wspinali się na schody. Niektórzy ujarzmieni zupełnie nie znają naszych zwyczajów. Może powinienem im przypomnieć, gdzie jest ich miejsce, warknął Scourge. Jeśli sobie życzysz, mój panie, powiedział Sehel, ale muszę przypomnieć, że Darth Nyriss cię oczekuje.
Scourge postanowił zostawić tę sprawę. Wsiedli do oczekującego śmigacza, Sehel przy starach, a Scourge w luksusowym siedzeniu pasażerskim. Lord Sithów z zadowoleniem odnotował, że ich pojazd ma dach. Wiele okolicznych taksówek nie mogło się tym poszczycić. Silniki ruszyły i śmigacz wzniósł się na wysokość 10 metrów, a potem ruszył naprzód, zostawiając za sobą port kosmiczny. Jechali w ciszy, coraz bardziej zbliżając się do ogromnej cytadeli, wznoszącej się w sercu miasta Kaas. Ale Scourge wiedział, że dziś nie ona była ich celem. Jak wszyscy członkowie Mrocznej Rady, Darth Nyriss miał prawo wstępu do cytadeli Imperatora. Scourge jednak był pewien, że pod wrażeniem dwóch ostatnich zamachów zdecyduje się ona pozostać w swojej fortecy na obrzeżach miasta Kaas, w otoczeniu najbardziej zaufanych doradców i służących. Scourge absolutnie nie uważał tego za przejaw tchórzostwa. Nyriss postępowała po prostu praktycznie. Jak każdy wysokiej rangi Sith, miała wielu wrogów. Póki nie odkryje, kto stoi za zamachami, póty zbędne wystawianie się na ryzyko kolejnych byłoby głupie i nieuzasadnione. Ale podchodząc do sprawy praktycznie, musiała też brać pod uwagę fakt, że zajmowane stanowisko wymagało okazywania siły. Gdyby Nyriss sprawiała wrażenie słabej lub nieporadnej, gdyby na przykład nie umiała podjąć twardych i zdecydowanych kroków przeciwko temu, kto stał za zamachami, jej rywale od razu by to wyczuli. Zarówno ci zasiadający w Mrocznej Radzie, jak i ci spoza niej zaczęliby wykorzystywać sytuację i jej niepewną pozycję. Darth Nyriss nie byłaby pierwszą osobą z wewnętrznego kręgu Imperatora, która w ten sposób straciła życie. Dlatego właśnie Scourge przybył na Dromut Kaas. Miał wykryć spiskowców odpowiedzialnych za próbę zabójstwa Nyriss i zniszczyć ich. Znając powagę swojej misji, nie mógł zrozumieć, czemu Nyriss nie przysłała pełnej gwardii honorowej, by eskortowała go przez miasto. Powinna dążyć do tego, by wszyscy wiedzieli o jego przybyciu. Byłby żywym dowodem na to, że podejmowała kroki w celu rozwiązania swojego problemu. Stanowiłby także ostrzeżenie dla wszelkich innych rywali, których ostatnie zamachy mogły ośmielić do występowania przeciw niej. Utrzymywanie jego przybycia w tajemnicy niczemu nie służyło, a przynajmniej Scourge tego nie dostrzegał. Minęli cytadelę i ruszyli ku zachodniemu krańcowi miasta. Po kilku kolejnych minutach Scourge poczuł, że śmigacz zwalnia. To Sehel przygotowywał pojazd do lądowania. Jesteśmy na miejscu, mój panie, powiedział sługa, gdy śmigacz dotknął ziemi. Znaleźli się na rozległym dziedzińcu. Wysokie kamienne ściany ograniczały go od północy i południa. Wschodnia część wychodziła prosto na ulicę. Natomiast od zachodu zamykał go budynek, który według Scourge'a mógł być tylko fortecą Darth Nyriss. Budynek bardzo przypominał cytadelę Imperatora, tyle że w znacznie mniejszej skali. Architektoniczne podobieństwa były czymś więcej niż tylko hołdem dla Imperatora. Podobnie jak jego cytadela, ten budynek miał służyć Darth Nyriss i jako siedziba, i jako twierdza, w której mogłaby się schronić na czas niepokojów. Został więc zaprojektowany z myślą o funkcji obronnej, ale był także imponujący i bogato zdobiony. Na dziedzińcu stało 6 dużych posągów. Podstawa każdego z nich miała kilka metrów szerokości. Wszystkie były w wysokości co najmniej dwukrotnie większe niż człowiek. 2 największe przedstawiały humanoidalne postacie w sitańskich szatach. Mężczyznę i kobietę z ramionami lekko wniesionymi do przodu i dłońmi skierowanymi wnętrzem ku górze. Twarz mężczyzny skrywał kaptur. Tak zwykło się przedstawiać Imperatora. Kaptur kobiety odrzucony na plecy ukazywał dziwne i dzikie oraz groźne rysy przedstawicielki Sithów. Jeżeli rzeźbiarz był dokładny, Scourge miał wreszcie okazję zobaczyć, jak właściwie wygląda Darth Nyriss. Pozostałe posągi były nierozpoznawalne, lecz na każdym widział symbol rodowy Nyriss. Czteroramienna gwiazda w szerokim okręgu.
Podłoże dziedzińca pokrywały drobne, białe kamyki, pomiędzy którymi wytoczono ozdobne grządki. Rósł na nich rzadki gatunek porostu, jedyny, który był w stanie żyć w wiecznym mroku Dromund-Kaas. Jego delikatny, purpurowy blask rozświetlał dziedziniec. Ścieżka, wyłożona gładko ozdobionymi kamieniami, prowadziła do masywnych, podwójnych wrót, stanowiących wejście do warowni, przez środek dziedzińca, aż do niewielkiego lądowiska, na którym przed chwilą usiedli. Sehel wyskoczył z pojazdu, obiegł go, by otworzyć właz swojemu pasażerowi. Skorcz wysiadł ze śmigacza prosto w strugi deszczu, które tylko nieznacznie osłabły podczas podróży. — Tędy, mój panie — powiedział Sehel, ruszając ścieżką. Skorcz podążył za nim, oczekując, że wrota otworzą się szeroko, gdy tylko zbliżą się wystarczająco. Ku jego zdziwieniu wejście do warowni Nerys pozostało zamknięte. Sehel wcale nie wydawał się tym zdziwiony. Podszedł do wmurowanego w ścianę terminalu i wcisnął przycisk dzwonka. Na holoelekranie pojawił się migoczący obraz mężczyzny około 40. Miał na sobie standardowy mundur imperialnego oficera bezpieczeństwa, więc Skarż założył, że to szef osobistej straży Darth Nerys. Nasz gość przybył, Murtogu, wyjaśnił Sehel, wskazując Skarża ruchem głowy. Potwierdziłeś jego tożsamość? Zapytał Murtog. O czym ty mówisz? Zająknął się Sehel. Skąd mamy wiedzieć, czy to prawdziwy Lord Skarż? Skąd mam mieć pewność, że to nie kolejny zabójca? Sehel wydawał się zupełnie nieprzygotowany na te pytania. Ja nie... To znaczy, wydaje się, że on... to znaczy... Nie wpuszczę go, póki nie będę miał dowodu. Uparł się Murtok. Sehel spojrzał przez ramię na Lorda Skurdża, a na jego twarzy malował się strach zmieszany z upokorzeniem. Nachylił się nad umieszczonym w terminalu komunikatorem i powiedział cicho. To jest niedopuszczalne. Przekroczyłeś swoje uprawnienia. To ja jestem szefem ochrony, przypomniał mu Murtok. Moje uprawnienia są dokładnie takie. Daj mi teraz 5 minut na potwierdzenie, że wszystko jest jak należy. Skorcz ruszył naprzód. Złapał Sehela za ramię i odsunął go na bok. Ośmielasz się obrażać mnie, każąc czekać w deszczu jak jakiemuś żebrakowi? Rzucił w kierunku ekranu. Jestem gościem i to zaproszony przez samą Darth Nerys. Może chcesz się co do tego upewnić? Zarechotał Murtok. Holoekran gwałtownie zgasł. Skorcz odwrócił się i zobaczył, że Sehel kuli się przy ścianie. Przepraszam, mój panie, powiedział. Murtok zachowuje się nieco paranoicznie od czasu... Co miał na myśli, mówiąc, że powinienem się upewnić? Przerwał mu Skorcz. Darth Nerys mnie zaprosiła, prawda? Zaprosiła, oczywiście. Tak jakby. Skorcz wyciągnął dłoń w stronę Sehela i sięgnął ku niemu mocą. Niewidoczna ręka uniosła go w powietrze, który to służący zaczął się dusić i chwytać za gardło. Powiesz mi teraz, co tu się dzieje, powiedział beznamiętnym głosem Skorcz. Powiesz mi teraz, co się tu dzieje, powiedział beznamiętnym głosem Skorcz. Powiesz wszystko albo umrzesz. Co wolisz? Sehel próbował mówić, ale tylko kasłał i rzęził. Skinął wreszcie skwapliwie głową, a usatysfakcjonowany Skorcz go opuścił. Sehel rąbnął na ziemię z wysokości metra, jęknął z bólu i podniósł się na kolana. Zatrudnienie ciebie nie było pomysłem Darth Nerys, mój panie, wyjaśnił wciąż lekko ochrypłym od podduszenia głosem. Po drugiej próbie zabójstwa sam imperator zasugerował, że mogą być niezabyć zamieszani i powładni.
Zaproponował też, żeby skorzystała pan z pomocy z zewnątrz. Nagle wszystko stało się jasne. Władza imperatora była absolutna. Każda jego sugestia była tak naprawdę rozkazem. Darth Nyris zaprosiła Scourge'a, bo nie miała wyboru. Lord zakładał, że jest szanowanym gościem, a tak naprawdę okazał się intruzem. Jego obecność była obelgą dla lojalnych zwolenników Nyris, a jej samej przypominała tylko, że imperator wątpił w to, że sama poradzi sobie z zabójcami. To dlatego czekało go tak chłodne powitanie i dlatego szef ochrony Nyris był do niego tak wrogo nastawiony. Scourge zrozumiał, że znalazł się w dość paskudnej sytuacji. Jego dochodzenie w sprawie zamachów na pewno spotka się z oporem i podejrzeniami. Zostanie obarczony winą za wszelkie błędy, nawet za te, których nie popełni. Jeden fałszywy krok może oznaczać kres jego kariery, a nawet życia. Lord Sithów wciąż przetrawiał te nowe informacje, gdy usłyszał wśród grzmotów zbliżający się śmigacz. Dźwięk był sam w sobie niewinny, ale i tak postawił wszystkie zmysły Scourge'a w stan najwyższej gotowości. Serce zaczęło mu bić raptownie, przyspieszył się oddech. Napływ adrenaliny sprawił, że jego wyrostki policzkowe zadrżały, a mięśnie stały się napięte. Sięgnął po swój miecz świetlny i spojrzał w niebo. Klęczący u jego stóp Sehel musiał pomyśleć, że zaraz otrzyma cios bronią, bo zawył i zasłonił twarz. Scourge go zignorował. W mroku burzy Lord Sithów z trudem widział zarys pędzącej prosto na nich śmigacza. Sięgnął ku niemu mocą, badając pojazd i pasażerów. Poczuł uderzenie gniewu, które potwierdziło jego podejrzenia. Ktokolwiek pilotował śmigacz, miał zamiar go zabić. Od chwili, kiedy Scourge zdał sobie sprawę z obecności pojazdu, aż po potwierdzenie wrogich zamiarów jego pasażerów, minęło nie więcej niż 2 sekundy. Śmigacz zdążył się jednak zbliżyć na tyle, by rozpocząć atak. Scourge uskoczył przed wystrzeloną z pojazdu serią blasterowych wiązek. Przetoczył się po ziemi i zerwał na równe nogi akurat na czas, by rzucić się do biegu ratującego przed kolejną serią. Poruszając się z niesamowitą prędkością dzięki mocy, przebiegł przez dziedziniec. Kolejne wiązki uderzały w ziemię tuż za nim. Przykucnął pod osłoną posągu imperatora i wreszcie mógł na zimno ocenić sytuację. Śmigacz musiał mieć zamontowane samonaprowadzające działko blasterowe, inaczej pasażerowie nie byliby w stanie strzelać tak celnie, gdy biegł w kierunku posągu. Nawet Lord Sithów nie potrafił bez końca unikać ostrzału. Stwierdził więc, że będzie musiał uszkodzić pojazd. Śmigacz oddalił się od Scourge'a i zataczał teraz koło, szykując się do kolejnego nalotu. Jednak zanim zakończył obrót, Sith wychylił się zza posągu i cisnął mieczem świetlnym przez całą długość dziedzińca. Czerwone ostrze wirowało w ciemności, zakreślając szeroki łuk. Uderzyło w tył śmigacza, posyłając w nocne niebo deszcz iskier i płomieni, a potem zawróciło wzdłuż swojej trajektorii prosto do wyciągniętej dłoni Scourge'a. Buczenie silnika śmigacza przeszło w jękliwe rzężenie, gdy w końcu się obrócił. Czarny dym, ledwo widoczny na tle ciemnych chmur, buchał z tylnego silnika. Pojazd zaczął się przechylać, szybko tracąc pułap, ale pasażerowie zdołali jeszcze otworzyć ogień. Scourge znów schował się za posągiem imperatora, przyciskając się do niego plecami. Po lewej i po prawej stronie w ziemię uderzył deszcz blasterowych błyskawic. Chwilę później śmigacz przeleciał nad głową Lorda Sithów tak nisko, że zdekapitował posąg stanowiący jego schronienie. Ciężka, kamienna głowa runęła na Scourge'a, zmuszając go do odskoczenia. Uniknął rozgnieceniaI zobaczył, że śmigacz uderza o ziemię. Awaryjne pola repulsorowe zaabsorbowały większość energii zderzenia, chroniąc pojazd przed kompletnym rozpadem. Uderzenie było jednak na tyle silne,
że część uszkodzonego silnika wyleciała łukiem w górę. Trzymając miecz świetlny wysoko nad głową, Skercz popędził w stronę uziemionego śmigacza. Pasażerowie wygramolili się ze środka. Byli poturbowani, ale cali. Lord Sithów nie zdziwił się specjalnie, rozpoznając w nich parę czerwono ubranych najemników, których spotkał na lądowisku przy porcie kosmicznym. Mężczyzna stał po przeciwnej stronie pojazdu, usiłując wyciągnąć ze środka swój karabin blasterowy. Kobieta była bliżej i już zdążyła wyjąć pistolety blasterowe. Skorcz był mniej niż 5 metrów od niej, gdy otworzyła ogień. Sith nie próbował nawet odbijać strzałów. Skoczył po prostu w górę, przelatując saltem nad kobietą i uszkodzonym śmigaczem. Ten nagły manewr kompletnie ją zaskoczył. Wypaliła jeszcze kilka razy, ale nie trafiła swojego przeciwnika. Jeszcze lecąc w powietrzu, Skercz obrócił się o 180 stopni. Wylądował tuż obok najemnika, w tej samej chwili, gdy ten uwolnił wreszcie z wraku swój karabin. Zanim jednak zdążył otworzyć ogień, Lord Sithów ciął go mieczem świetlnym ukośnie przez pierś. Ciało mężczyzny upadło na ziemię, a Skercz już przymierzał się do najemniczki. Zdążyła się obrócić i w chwili, gdy jej partner ginął, wystrzeliła serię z pistoletów, zmuszając Sitha do ukrycia się za śmigaczem. Tym razem kilka strzałów znalazło swój cel. Pancerz Skercza zaabsorbował najgorsze skutki, ale Lord Sithów poczuł palący ból w ramieniu. Najwyraźniej drobna część energii przedostała się przez łączenia zbroi i przypaliła mu skórę. Skupił się na bólu, zmieniając go w gniew, który wzmocnił jego władzę nad mocą, co przydało się przy wściekłym kontrataku. Instynktownie sięgnął po strach przeciwniczki, dodając go do własnej pasji i tym samym wzmacniając potęgę, jaką zgromadził. Skupił swój gniew w skoncentrowaną falę energii, która uderzyła kobietę prosto w pierś. Cios ściął ją z nóg i posłał do tyłu, aż zderzyła się z podstawą jednego z posągów. Siła hamowania wytrąciła jej z rąk pistolety, na chwilę czyniąc ją bezbronną. Skercz oparł się o krawędź śmigacza i przeskoczył go. Popędził w kierunku kobiety, nim ta zdążyła zerwać się z ziemi. Najemniczka miała jednak refleks. Podniosła się i wyciągnęła krótki elektropręt. Na końcówce broni trzaskały wiązki prądu dość silnego, by powalić każdego przeciwnika. Skercz zatrzymał się w pewnej odległości od niej. Kobieta przyjęła postawę bojową i zaczęli się ostrożnie okrążać. Gdyby chciał, Skercz mógłby zakończyć potyczkę w jednej chwili. Bez pistoletów kobieta, nawet uzbrojona w elektropręt, nie miała szans z dzierżącym miecz świetlny Lordem Sithów. Tyle, że tak naprawdę nie zależało mu na zabiciu jej. Powiedz mi, kto was wynajął, a pozwolę ci żyć, powiedział. Czy ja wyglądam na idiotkę? Odparła, po czym wykonała fintę i szybki zamach, przed którym Skercz z łatwością się usunął. Masz niezłe umiejętności, rzucił. Mógłbym znaleźć zastosowanie dla kogoś takiego jak ty. Powiedz mi, kto cię wynają, a pozwolę ci dla mnie pracować. Moja oferta kontra twoje życie. Zawahała się i Skercz już czekał, że zaraz rzuci broń na ziemię. A wtedy nocną ciszę zmącił grzmot kilku karabinów blasterowych. Strzały uderzyły najemniczkę w plecy, posyłając ją w kierunku Skercza, gdy padła na kolana. Sith zobaczył na jej twarzy wyraz całkowitego zaskoczenia. Poruszyła ustami, lecz nie wydała żadnego dźwięku, a potem opadła martwa na żwir. Skercz obrócił się i zobaczył 6 strażników stojących na dziedzińcu. W pobliżu wrót prowadzących do warowni. Wśród nich stał człowiek w mundurze dowódcy, niski, szeroki w barach o beczułkowatej piersi. Miał krótko ostrzyżone blond włosy i tegoż koloru starannie przyciętą brodę, które silnie kontrastowały z jego ciemną skórą. Skercz widział go wcześniej na hologramie. To był Murtok, szef ochrony Darth Nerys. Wreszcie jesteście! Zawołał Sehel, zanim Skercz zdążył się odezwać. Sługa cały czas kulił się przy ścianie,
niemal w tym samym miejscu, w którym zostawił go Skarcz po krótkim przesłuchaniu tuż przed atakiem najemników. Wstawaj! Rozkazał Murtog, a Sehel ochoczo spełnił polecenie. Posprzątajcie ten bałagan! Wrócił się szef ochrony do strażników. Jego ekipa natychmiast wzięła się do pracy. Murtog przerzucił karabin przez ramię i skinął Skarczowi głową. Darth Nerys teraz cię przyjmie, powiedział.